Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Jak zapewne widzicie i słyszycie, nadal jestem trochę przeziębiona, ale to nic nie szkodzi, przychodzę dzisiaj do was z dosyć nietypowym odcinkiem, ponieważ wykonam makijaż drogimi kosmetykami, które nie spełniają moich oczekiwań. I żeby była jasność, wśród produktów, które wam dzisiaj pokażę, są zarówno takie, których nie poleciłabym nawet najgorszemu wrogowi, ponieważ uważam, że są beznadziejne, ale też znajdą się tutaj kosmetyki, które jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może polubić, także że będę Wam dawać znać na bieżąco, co myślę o poszczególnym kosmetyku. Sama jestem ciekawa, jak będą prezentowały się razem w połączeniu na mojej twarzy. Może. Przewrotnie, nie będzie wcale tak źle. I mam tak naprawdę kosmetyki do całego makijażu twarzy, oczu i ust, oprócz brwi, bo jeśli chodzi o brwi, to zwykle od razu pozbywam się kosmetyków, które mi się nie sprawdzają. Także jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. I makijaż rozpoczniemy tradycyjnie od podkładu. I akurat w tej kategorii znalazłabym przynajmniej kilka kosmetyków, które mogłabym tutaj umieścić. Natomiast wybrałam najdroższy z nich, i jest to podkład Laura Mercier Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation. Jest to podkład mocno kryjący, matujący. Z tego co pamiętam, ma też właściwości zastygające, ale niestety na twarzy się waży, wygląda brzydko, szybko się ciastkuje, wyciera się i znika. Tak naprawdę jest to przedziwny podkład, z którym nie potrafiłam dojść do porozumienia, i bez względu na to, czy nakładałam go na czystą twarz. Jedynie z pielęgnacją, czy na różne bazy, to za każdym razem prezentował się kiepsko. Ja mam go w odcieniu 1C0, czyli prawdopodobnie jednym z najjaśniejszych. I jeśli chodzi o kolor, to tutaj akurat nie mogę się przyczepić, bo jest ładny, nie jest ani zbyt żółty, ani też zbyt różowy. Ma takie dosyć neutralne tony. Krycie też ma dosyć porządne, więc naprawdę miałam wobec niego spore nadzieje, kiedy pierwszy raz aplikowałam go na twarz. I jeśli chodzi o podkłady z Laura Mercier, to ja bardzo lubię tę wersję rozświetlającą. Sprawdza mi się rewelacyjnie, wygląda pięknie i zwykle używam go na sobie w momencie, kiedy mam jakieś ważne imprezy. No ale jeśli chodzi o tę wersję zastygającą, matującą, mocno kryjącą, no to niestety coś tutaj poszło nie tak. I tak prezentuje się nałożona jedna warstwa podkładu. Najgorzej w tym momencie prezentuje się na nosie, ale to jak ostatecznie będzie wyglądał źle, zobaczycie w momencie, kiedy przypudruje całą twarz. On niestety na twarzy leży, nie wtapia się zupełnie w skórę, także jest mocno widoczny, bardzo mocno też podkreśla suche skórki, mimo tego, że nie mam ich na twarzy zbyt dużo. No i najgorzej, tak jak wspomniałam, wygląda na nosie, nie dość, że podkreśla pory, to jeszcze tak nierównomiernie się na nosie osadza. Po po prostu widać z daleka, że mam na nosie podkład, a ja zwykle nie mam problemu z odpowiednim rozprowadzeniem podkładów w tej okolicy. I przejdźmy teraz do kolejnego kosmetyku, czyli do korektora. Jeśli chodzi o gagatka z tej kategorii, to mam tutaj korektor Urban Decay All Nighter. Ja mam go w kolorze Light Warm. I w pierwszej chwili, kiedy zaczęłam używać tego korektora, to nawet mi się podobał, bo mam mocne krycie. Jeśli chodzi o odcień tego korektora, to się nie przejmujcie jest dosyć żółty, ale to jest najjaśniejszy, jaki w tym momencie posiadam. Jest to korektor, tak jak widzicie, bardzo mocno kryjący. To jest taka kryjąca pasta. Dosyć mocno też zastyga pod okiem, więc niestety wysusza. Mnie wysusza po kilku użyciach. I gdybym przypadkowo używała tego korektora przez kilka dni pod rząd, to bankowo miałabym przesuszoną skórę pod oczami. Pamiętam taki moment, kiedy używałam właśnie tego korektora, kiedy tylko dostałam go w paczce piarowej. To po kilku dniach nawet najlepszy krem z Kilsa, bo wtedy używałam kremów pod oczy z Kilsa, nie dawał sobie rady. Nakładam tylko jedną cienką warstwę. Staram się tutaj ją dobrze. Klepać, ale ten korektor tak czy siak po przypudrowaniu pewnie będzie wyglądał sucho. Z tego co pamiętam, tak wyglądał. Nałożę go jeszcze na niedoskonałościach i może odrobinę na nos, ponieważ, tak jak wspomniałam, podkład, który nałożyłam wcześniej, wcale na moim nosie dobrze nie wygląda. Przykrywam sobie niedoskonałości i tak jak wspomniałam, nakładam trochę na nos. Przypudrujmy teraz twarz, i jeśli chodzi o przestrzeń pod okiem, to puder, którego nie znoszę, ponieważ daje maksymalny efekt flashback, jest to puder Este Lauder, który nazywa się dokładnie Perfecting Loose Powder, który faktycznie bardzo ładnie wygląda pod oczami. To jest odcień translucent, który powinien być przeźroczysty. I faktycznie tę przestrzeń ładnie wygładza, natomiast ceną tego pięknego wygładzenia jest maksymalny flashback, który widać nawet w takim studyjnym oświetleniu. Nie trzeba flesza z aparatu, żeby było to faktycznie. Mocno widoczne, i niestety w moim przypadku nie sprawdza się nawet mieszanie z innymi pudrami, ponieważ nadal wybija się ten efekt flashbacku. A resztę twarzy przypudruję już innym pudrem, i jest to puder Fenty Beauty Profiltr w odcieniu Lavender. I ja nie jestem w stanie dojść z tym pudrem do porozumienia, zarówno z tym, jak i z odcieniem Butter, który jest już bardziej ludzki. No, te pudry na mnie wyglądają brzydko, pergaminowo, dają taki wręcz tępy mat, natomiast po kilku godzinach twarz mocno się wyświeca. Ten puder również ma właściwości wybielające, Chociaż w tym przypadku może to nawet trochę lepiej, że jest taki lekko fioletowy, ponieważ zniesie mi te żółć z korektora. Ojejku, jeszcze podkreśla tę suchość podkładu. Już słuchajcie, zaczynam czuć maksymalne ściągnięcie na mojej twarzy. Nie wiem, czy tak powinno być, bo mam na twarzy naprawdę sporo porządnej pielęgnacji. I gdyby z tymi kosmetykami się normalnie współpracowało, to w tym momencie wszystko powinno grać i buczeć. No bo, tak jak wiecie, ja testuję dużo kosmetyków i zwykle zauważam taką regułę, kiedy mam dobrze nałożoną pielęgnację, dobrej jakości, to nawet najbardziej matujące podkłady mają szansę wyglądać na mojej twarzy ładnie, a w tym przypadku już wygląda to bardzo sucho, a jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku tego makijażu. Przejdźmy teraz do konturowania i tutaj mam akurat Wam do pokazania produkt, którego sama osobiście nie lubię i nie używam, ale jestem w stanie zrozumieć, że ktoś może się z nim zaprzyjaźnić i mam tutaj na myśli paletkę Anastasia Beverly Hills Contour Kit. Ja mam wersję light to medium, czyli generalnie wszystko powinno się zgadzać i zużycie jest prawie znikome, dlatego, że jak zobaczyłam, jak mocno są napigmentowane te bronzery, w szczególności, no to straciłam sens dalszego ich używania, ponieważ nie byłam w stanie opanować tej intensywności na policzkach, zarówno swoich, jak i na innych osobach. E, także po prostu taka pigmentacja wręcz utrudnia mi pracę, ponieważ muszę się skupić na tym, żeby używać minimalnych ilości produktu, na tym, żeby później je dobrze rozetrzeć i później jeszcze 100 razy się upewnić, że nie powstała mi w trakcie żadna plama. W każdym razie użyjemy sobie teraz tego środkowego brązera. Ojej, no, pigmentacja jest zabójcza. Zobaczcie, w ogóle już od razu robi się plama. A użyłam naprawdę niewiele. No, zobaczcie, jaką ja byłam w stanie zrobić dużą smugę koloru tak niewielką ilością. I osobiście nie podoba mi się ten efekt, dlatego że jest zbyt mocny. Ja lubię sobie brązery nabudowywać. Lubię, kiedy tak naprawdę twarz konturuje się nimi sama. Pewnie wiecie o co mi chodzi. Przy takich aksamitnych, niezbyt mocno napigmentowanych brązerach mamy po prostu takie uczucie, że konturowanie dzieje się samo. Nie jestem w stanie gwarantować, że nie zrobię sobie żadnej smugi. Jeśli chodzi o brązery, to ja mam też zastrzeżenie do samych kolorów, ponieważ te dwa oprócz środkowego, który ma oliwkowy ton, mają takie tony ceglane. Ten bardziej pomarańczowy, ten bardziej wręcz czerwony. Także ja widzę zastosowanie tylko tego środkowego brązera. Tych po bokach zupełnie nie używam. Naprawdę staram się tutaj rozcierać to dokładnie, ale już mam wrażenie, że powstały mi plamy. Tutaj jakaś smuga. Tutaj nie mogę tego dobrze podocierać, bo już się wgryzło w skórę. Użyję teraz tego rozjaśniającego pudru i nałożę go pod konturowaniem. Okej, okay, moi drodzy, w międzyczasie, tak jak widzicie, przygotowałam sobie makijaż brwi, bo akurat w tej kategorii, tak jak wspomniałam, nie mam żadnego złego kosmetyku, nie mam też żadnego fatalnego różu do policzków, więc przejdziemy od razu do rozświetlacza. I w tej kategorii mam względną nowość, jest to rozświetlacz, pewnie niektórych zdziwiem albo i nie. Jeffree Star Supreme Frost Snow Globe. Jest to produkt przedziwny, bo niby jest mocno rozświetlający, ale jednocześnie daje blask jak przez matową szybę. Nie wiem, czy wiecie o co mi. Chodzi, ale za chwilę zaprezentuję wam, jak wygląda na policzkach, ponieważ jest to niby taki mocno brokatowy rozświetlacz, ale ma w sobie jakąś taką matową bazę. Mam trochę wrażenie, jakbym aplikowała jednocześnie rozświetlacz, ale w połączeniu z jakimś pudrem matującym, i tak to mniej więcej wygląda. I tak jak widzicie, nie jest to absolutnie efekt mokrego rozświetlenia, tylko taka sucha, postarzająca tafla. I ja ten produkt próbowałam aplikować zarówno pędzlem, jak i palcem, jak i zwilżonym pędzlem, no i za każdym razem nie dawał efektu wow, także najpierw zacznę od pędzla suchego, spróbuję go zaaplikować na szczyty kości jarzmowych, ewentualnie docisnę go jeszcze palcem. No i nie wygląda to ładnie, słuchajcie. Z daleka jeszcze pewnie ujdzie, ale z bliska to nie jest efekt tak ładny jak na przykład rozświetlacza Fenty Beauty tego drobinkowego. To jest coś takiego dziwnego, suchego, niezbyt atrakcyjnego. I ten produkt nie broni się nałożony ani w małych ilościach, ani w dużych, ponieważ nadal wygląda sucho. Ta tafla nie robi się taka ładna, równomierna, mokra, tylko wygląda to po prostu jak suchy policzek obsypany brokatem. Zbliżyłam Was do siebie. Na powieki nałożyłam bazę i tutaj zrobiłam wyjątek, ponieważ nałożyłam coś sprawdzonego, czyli oczywiście bazę Pilouis. I przejdziemy teraz do paletki, która mnie totalnie rozczarowała już dłuższy czas temu. Mam tutaj na myśli paletkę Huda Beauty Desert Dusk Palette. Ja tutaj mam akurat świeży nowy egzemplarz, ponieważ stary, który wam pokazywałam jakieś dwa lata temu na YouTubie, już po prostu się przeterminował, ale miałam dwie te paletki. Ta ma około roku, jeszcze była nigdy nie używana. Także dzisiaj się specjalnie na potrzeby tego filmiku nią pobawię. Może nałożona na tę sprawdzoną bazę spillouis będzie zachowywała się lepiej, zobaczymy, ponieważ kolory są piękne. I zacznę od matowego beżu. Tutaj w tej paletce mamy dosyć ciemny i żółty odcień. No tak, przyciemnia mi niestety trochę skórę, ale to nie jest najgorsze w tej paletce i to bym naprawdę wybaczyła. Przejdę teraz do fioletu z palety i będę aplikować go na ruchomą powiekę. Z tego co pamiętam, to jest chyba najsłabsze ogniwo tej palety, ponieważ jest to fiolet, który nie ma stuprocentowej pigmentacji i który wytraca się w trakcie rozcierania. Nakładany na bazę pilu i spóki co w miarę względnie się przykleja, ale ta pigmentacja jest słabsza niż mogłabym się tego spodziewać po tym, co widzę w opakowaniu. Spróbujemy zaraz nabudować ten cień. I może nie będzie tak fatalnie. Też wiecie, nie chcę się od razu źle nastawiać, bo ja używałam tej palety z innymi bazami. Jeszcze nie znałam bazy Pilouis, a może ona tutaj zrobi znaczną różnicę. I one niestety nie suną tak fajnie po powiece co cienie z paletek tych kwadratowych, również z Huda Beauty. Oj, to jest niestety maks, jaki mogę wyciągnąć z tego cienia, bo już widzę, że zaczyna się odlepiać i zaczyna mi plamić. Także to są stuprocentowe możliwości tego fioletu. Trochę kiepsko. Przejdę teraz do tego machoniowego cienia i będę aplikować go również na górną powiekę. I już pigmentacja tego cienia jest zdecydowanie lepsza. O, w ogóle zobaczcie, co tutaj mi ten fiolet zrobił. Jaką plamę. To nie jest jakość paletki za 300 zł. Przykleił się w jednym miejscu, a w innym zrobił plamę. Pięknie. Nie wiem, jak ja teraz sobie z tym poradzę. Widzę, że na moim lewym oku wystarczyło mieć chwilę otwarte oko, żeby cień fioletowy na załamaniu się odkleił i zrobił mi prześwity. <grym> Przypomniałam sobie, dlaczego nie lubię tej palety. Przejdźmy teraz do tego ciemnego brązu, który będę aplikować na dolnej powiece. Nie wyróżnię się niczym negatywnym. Zobaczymy, jak to będzie przy rozcieraniu. Dolną powiekę postaram się jeszcze tutaj zatrzeć fioletem, żeby była kontynuacja góry na dole i połączyć dół z górą. Teraz na odrobinę NYX Glitter Primera nałożę odcień Twilight. No i przyznam, że ten metalik prezentuje się poprawnie, ale w porównaniu na przykład do Turbo Pigmentów z Glam Shopu, no to... Jest to dosyć biedny cień, ponieważ ma taki płaski blask. Na powiece nie prezentuje się aż tak bardzo wielowymiarowo jak w palecie. No i naprawdę sporo trzeba go tutaj napakować, żeby ten efekt był widoczny. Ja już tutaj dokładam którąś z kolei warstwę. Na dolną powiekę nałożę odrobinę cienia Celestial, ale również nałożę wcześniej NYX Glitter Primer, żeby do się lepiej przyklejało. Wewnętrzny kącik również nakładam NYX Glitter Primer i posłużę się najjaśniejszym metalicznym cieniem. I tak jak widzicie, ja nie staram się tym cieniom zaszkodzić. Ja po prostu wiem, że one nałożone na suchą powiekę zupełnie by się nie przyklejały. A tak przynajmniej z NYX Glitter Primerem względnie to wygląda. Ale nadal podkreślam, nie jest to jakość cieni za 300 zł. Ok, moi drodzy, w międzyczasie na linię wodną, górną i dolną nałożyłam czarną kredkę i zrobiłam cienką linię wzdłuż linii rzęs eyelinerem. W tej kategorii nie miałam żadnego fatalnego eyelinera, także zrobiłam to tradycyjnie jakimś jednym ze sprawdzonych. Przejdziemy teraz do tuszu do rzęs i jest to kolejny produkt Laura Mercier. Tak jak widzicie, ja uwielbiam markę Laura Mercier, no ale zdarzają się też buble, i kolejnym z nich jest mascara Caviar Volume. I ona zawiera tradycyjną szczoteczkę jeśli chodzi o ten tusz, to on bardzo mocno skleja rzęsy. Nie jestem w stanie ich w żaden sposób ładnie wyprowadzić, bo ta szczotka jest fatalna, ona jest tradycyjna i nabiera bardzo dużo produktu. Dodatkowo okropnie, wręcz okrutnie się ten tusz do rzęs odciska na górnej powiece, bo mam wrażenie, jakbym cały czas miała na rzęsach lekko wilgotną konsystencję, która tylko czeka, żeby się odbić. No niestety ten tusz nic oprócz sklejenia nie robi, także nie będę nakładać nawet drugiej warstwy, ponieważ wiem, że to byłaby katastrofa. Przejdziemy od razu do sztucznych rzęs. I w tym przypadku dramatycznością i sztywnością rzęs wygrywa oczywiście Huda Beauty. Nie mogło tutaj zabraknąć jednego z dramatyczniejszych modeli Sasha. I tego akurat modelu użyłam dwa razy w życiu i za każdym razem oczy mi niemiłosiernie łzawiły, bo te rzęsy są niesamowicie sztywne, ciężkie i niekomfortowe w noszeniu. No i też bardzo dramatyczne, o czym za chwilę się przekonacie. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak można dobrowolnie nosić coś takiego? Okej, okay, moi drodzy, rzęsy przyklejone. I żeby nie było, ja przed pierwszym użyciem tych rzęs lekko je przycięłam, ale tak jak widzicie, moje oczy są chyba na tyle małe, że nawet ten rozmiar rzęs, mimo tego, że nie uwierają mnie ani w zewnętrznym, ani wewnętrznym kąciku, jest dla mnie za duży. Te rzęsy właściwie ocierają mi się o brwi i jak nie mam podniesionych brwi, to wtedy gubi mi się totalnie powieka ruchoma, jest niewidoczna. No wygląda po prostu karykaturalnie. Dodatkowo czuję mocne obciążenie, ledwo jestem w stanie Mieć otwarte oczy, no, dramat totalny. Makijaż jest już prawie gotowy, zostały tylko usta, i w tym przypadku również dostanie się nieco marce Huda Beauty. Nie tak bardzo, ponieważ nie uważam tego produktu za totalnie beznadziejny, natomiast trochę go nie rozumiem i nie używam, ponieważ jest dosyć mocno problematyczny. I mam tutaj na myśli pomadki Huda Beauty Demi Matte, które mają piękne, rozświetlające a właściwie to jest złe określenie, jeśli chodzi o pomadki błyszczące wykończenie które niestety. Bardzo mocno się rozlewają w kącikach ust, przechodzą na zęby, trzeba je cały czas kontrolować, czy nie wyjeżdżają poza kontur, nawet w momencie kiedy użyjecie konturówki do ust i w momencie, jeżeli nałożycie tę pomadkę tylko w wewnętrznej części, to ona i tak migruje. I tak się zastanawiam, którego koloru użyć. Przygotowałam sobie dwa: jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. No z tym ciemnym to już będzie dramat. Ten makijaż będzie bardzo intensywny. Także może, żeby aż tak tego makijażu nie przerysowywać, użyję koloru Day Slate czyli tego jaśniejszego. Wcześniej jednak obrysuję usta konturówką i użyję konturówki też z Huda Beauty w odcieniu Muse. Jeśli chodzi o konturówki, to jestem raczej zadowolona. I przejdę teraz do pomadki Demi Matte i muszę Wam przyznać, że ledwie patrzę na oczy w tych rzęsach. Jeszcze w tym ostrym oświetleniu naprawdę mam wrażenie, że zaraz zaczną mi łzawić, także pospieszę się, bo nie wytrzymam długo. A, no, jakiś taki ciepły ten kolor, przyznam Wam szczerze. W opakowaniu wygląda na chłodniejszy, i ja nigdy z tymi pomadkami nie wiem tak naprawdę na co trafię, bo kolory różnią się. Okej, okay, moi drodzy, chwila od aplikacji i już widzę, jak ta pomadka migruje w kącikach. Czy muszę wziąć odrobinę korektora i to wyczyścić. Okej, okay, moi drodzy, także tak prezentuje się gotowy makijaż wykonany drogimi bublami, tak to określmy ogólnie rzecz ujmując. Muszę Wam przyznać, że no, ten efekt mi się nie podoba, zarówno jeśli chodzi o podkład, jak i o wykończenie pudru, jak i ten rozświetlacz, który widzę z daleka każdą drobinkę i jednocześnie przeraża mnie jego suchość. Tak samo nie jestem w stanie zbyt dużo dobrego powiedzieć na temat moich ust, ponieważ im więcej czasu mija, tym bardziej rozlewają się w kącikach i ja nie jestem w stanie nad tym Zapanować, przed chwilą to czyściłam, a znów mogłabym zrobić to samo. Jeśli chodzi o paletkę cieni Huda Beauty, to mam wrażenie, że. Nieznacznie lepiej zachowuje się na tej bazie Pilouis, ale tematowe cienie w szczególności fiolet to jest trochę taka sytuacja beznadziejna i choćbyśmy nałożyli ten cień na najlepszą bazę i spróbowali go jak najlepiej nabudować, wcisnąć w powiekę to i tak on zacznie plamić, zacznie się wytracać, zaczną robić się brzydkie smugi. W sumie udało mi się osiągnąć całkiem fajny makijaż tą paletą, także nie jest to największa tragedia dzisiejszego filmu. Natomiast wiem, że nie będę po nią sięgać nadal do siebie nie przekonała, ponieważ w mojej ocenie za 300 zł można mieć masę lepszych palet, na przykład paletki z Glam Shopu, na przykład paletkę Be Perfect Carnival, albo paletkę Jamesa Charlesa, a to, co mam teraz na oczach jest warte może 50. To jest taka trochę jakość Vibo i Lovely. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, wracając do paletki do konturowania, to tak jak widzicie, nie jest najgorzej, to jest jeden z mocniejszych punktów dzisiejszego makijażu, Natomiast ja mam wrażenie, że zrobiłam sobie tymi brązerami lekkie plamy, tak jak widzieliście, musiałam naprawdę masę czasu poświęcić na rozcieranie, ponieważ pigmentacja jest zabójcza mimo tego, że starałam się, wiecie, otrzepywać pędzelek z nadmiaru tak, żeby nie przesadzić. Naprawdę postarałam się, żeby ten makijaż wyszedł jak najlepiej, ale wyszło jak wyszło. Jeśli chodzi o rzęsy, to to jest chyba największy dramat. One mi się totalnie nie podobają, nie jestem w stanie chodzić w takich rzęsach, funkcjonować i pierwszą rzeczą, jaką zrobię po nagraniu tego filmu, to po prostu je zdejmę. I nawet nie chodzi o ich długość i dramatyczność, tylko o to, jak bardzo są sztywne, Ciężkie, i jak mocno obciążają oko. Ja nie byłabym w stanie w nich wytrzymać dłużej niż godzinę czy dwie. Czuję się trochę tak, jakbym miała piasek pod powieką w tym momencie, i nie jest to przyjemne. A sam efekt końcowy tych rzęs jest na tyle dramatyczny, na tyle karykaturalny, że w mojej ocenie nie dodaje on uroku, i nie wiem, czy komukolwiek byłby w stanie tego uroku dodać. Wracając jeszcze do samego podkładu, to wygląda on bardzo sucho. Widzę, że na nosie zaczyna mi się ważyć, zaczyna mi się ciastkować. Jeśli chodzi o pudry, nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja widzę pewne rozjaśnienie w podglądzie. Teraz jest ono troszeczkę mniej widoczne, ale gdybym zrobiła zdjęcie z fleszem, to byłabym cała biała pod oczami. No a jeśli chodzi o puder z Fenty Beauty, to on jest dla mnie po prostu zbyt pergaminowy. Na mojej twarzy nie daje za bardzo efektu wygładzenia, tak jak na przykład puder z Huda Beauty, bądź z Anastazji, bądź z Lory Mercier, e, tylko po prostu wygląda sucho i też dosyć szybko się wyświetla świeca. Także to już by było wszystko na dzisiaj. Koniecznie dajcie mi znać, czy macie któryś z produktów, który dzisiaj użyłam i jak wam się sprawdza. I oczywiście też pamiętajcie bardzo was proszę o tym, że fakt iż kosmetyki, które wam dzisiaj pokazałam, mi się nie sprawdzają i nie jestem w stanie ich wam polecić, zupełnie nie oznacza, że nie mogą wam się sprawdzać, nie możecie ich kochać, uwielbiać i używać namiętnie. Różnimy się, każdy z nas jest inny i też inne kosmetyki nam po prostu pasują. Także dzięki i serdeczne za uwagę, widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, mam nadzieję, że będę już wtedy zdrowa, trzymajcie się ciepło i zdrowo, do zobaczenia, papa! Pa.